YouTube bierze się za skamerskich Fortniterów, a jeden z pracowników ogłosił, że sprawa pewnych delikwentów prowadzących określony content zostanie niedługo rozwiązana, a przynajmniej jest ona brana pod uwagę. PewDiePie zagości na scenę Fortnite, a do gry zostały dodane skórki, które niewątpliwie są cenne dla kolekcjonerów. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się właśnie sprawie pierwszej wojny, a przynajmniej bitwy youtubersko-fortnite'owej i nie tylko. Polecam wam wpisać kod JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, jak widoczna szóstka, a ja niewątpliwie to docenię i się wam odwdzięczę. Tutaj macie zwycięzców najnowszego starter packa, a jedyne co musicie zrobić, aby takowy wygrać, to wpisać wcześniej wspomniany kod w sklepie Fortnite, wykorzystać go chociaż raz, no i oczywiście zostawić subika, jeżeli teraz ty, tak, dokładnie ty, wejdziesz na mój drugi kanał i zostawisz tam suba, to automatycznie weźmiesz udział w konkursie na V-Dolce, Minecrafty i nie tylko. Także koniecznie zostawcie tam subika, jeżeli interesuje was coś innego od Fortnite'a. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Zacznijmy od błahostek i w gruncie rzeczy mało znaczących informacji. Na dniach do sprzedaży trafi najnowszy zestaw Xbox, w którego skład będzie wchodził skin Vertex w swojej fioletowej odmianie. Sama konsola będzie miała także inny design. Będzie calusieńka fioletowa, a więc na pewno fajna gratka dla kogoś, kto przymierza się do wymiany swojego Xboxa, tudzież kupna nowej konsoli. Poczekajcie parę dni, jeżeli takowy zakup planujecie, ponieważ zawsze lepiej kupić coś z jakimś bonusem, aniżeli surową wersję. Cena to coś około 1200 zł, a więc dla skina kupi tę konsolę mało kto. To na tyle z błahostek, a więc pora na informacje ważniejsze, które zdecydowanie wzbudziły ciekawość internetu. Z odcinka dotyczącego aktualizacji 9.20 mogliście się dowiedzieć, że dwie zdecydowanie najbardziej ikoniczne postacie ostatnich YouTube'owych lat będą ze sobą grały duo w evencie Friday Fortnite, który rozegra się już w piątek 7 czerwca. Przeciwko innym 40 drużynom walkę podejmie PewDiePie liczący niemalże 100 milionów subskrypcji, a także Ninja, który posiada około 1/5 z tego wyniku. Zgrupują się i we dwójkę stawią czoła innym zawodnikom i nie ukrywam, że o ile jakoś te zawody mnie za bardzo nie rajcują, to z chęcią zobaczę, jak ta dwójka sobie poradzi, ponieważ bardzo ich lubię. Ninja to jeden z najlepszych graczy świata, natomiast o PewDiePie tego samego powiedzieć nie można. Raczej nie miał on zbyt dużej styczności z Fortnite'em, no może rozegrał kilkadziesiąt gierek, no ale nic poza tym. Interesuje mnie, jak satyryczny śmieszek z internetu poradzi sobie walcząc na innych graczy, jednakże ja życzę im jak najbardziej powodzenia. Życzę również powodzenia wszystkim Fortnite'owym youtuberom, którzy swój content opierają na clickbaitowych live'ach, ponieważ jeden z pracowników zapowiedział, że kolorowo raczej to nie będzie. Oczywiście póki co jest to propozycja wprowadzenia nowego prawa na YouTube, ale mam nadzieję, że to się stanie i do tego jak najbardziej dojdzie. Proces legislacyjny potrwa najpewniej kilka miesięcy, jednakże uwierzcie, warto czekać. Jeżeli w tym momencie wpiszecie w wyszukiwarkę hasło Fortnite Polar Peak lub Greasy Groove, co kolejno odpowiada srogiemu szczytowi i lepkiemu laskowi, to waszym oczom ukażą się dziesiątki, jak nie setki live'ów, na których to ludzie stoją w miejscu, zostawiają odpalone komputery i po prostu obserwują rozpadający się srogi szczyt lub rzekomo roztapiający się lepki lasek. Nie ukrywajmy, że clickbait to coś, co istniało w historii ludzkości od kiedy to wynaleziono reklamowanie czegokolwiek. Jest to stosowane nadmiernie przez dosłownie każdego i wszędzie. Jaskrawe kolory w reklamach, miniaturkach, kontrowersyjne tytuły, coś czego byście się nie spodziewali, te czynniki składają się właśnie na takiego klikacza. Na YouTubie rozróżniamy dwie zasadnicze rzeczy a propos clickbaita. Właśnie taki, o którym wspomniałem, a także drugi. Ten, no już obiektywnie mogę powiedzieć, że zły, mający taki wydźwięk, że jedyne co obchodzi w takim wypadku twórcę, to nic innego niż sakwa pełna pieniążków. Jeden ze znaczących pracowników YouTube zapowiedział, że przyjrzy się właśnie Fortnite'owym clickbaiterom, jednakże tym z drugiej kategorii, czyli tym niewątpliwie szkodliwym. Większość z was zapewne nawet tego nie zauważyła, ponieważ na polskim YouTubie tacy twórcy już dawno umarli ze swoimi kanałami, jednakże za granicą jest to najprawdziwsze
najprawdziwsza plaga. Streamy liczące po kilka tysięcy osób, na których jedyne co się dzieje to ruszające się oko bestii na srogim szczycie. Rzecz może i nie straszna aż tak bardzo, ale na pewno nie fajna. Ludzie tam naprawdę siedzą po kilka godzin, aby sprawdzić, czy coś się w końcu wydarzy, no i wiecie co? Czekają tak godziny, minuty i któż się mógł spodziewać? Nic się w efekcie końcowym nie dzieje. Uważam, że takie transmisje na żywo są w porządku, gdyby nie parę aspektów takich właśnie streamów. Każdy z nas chęcią wbiłby na coś takiego i chociażby posiedział te kilka minut z nadzieją, że coś się wydarzy, a później w razie czego, by po prostu wyszedł i nie wrócił. Jednakże kanały, które robią rzekome live z uwalniania się bestii czy roztapiania się lepkiego, a wcześniej z wybuchu kostki czy innego syfu, stosują dwie takie sztuczki, które wymuszają na odbiorcach pozostanie na kanale. Wysyłanie donate'ów i inne takie nieprzyjemności. Zapewne jeżeli kiedykolwiek byliście na takiej transmisji, to zauważyliście, że w lewym dolnym rogu zawsze, ale to zawsze jest licznik tudzież timer odmierzający czas do rzekomego wydarzenia. Zazwyczaj jest on nie większy niż 10 minut, ponieważ wiąże się to z kolejnym czynnikiem. Raczej nie muszę wspominać, że po dojściu licznika do zera nic się nie dzieje i startuje on na nowo, aby ewentualnie przyciągnąć widza, który to dopiero wbił na live'a. Stoper odmierzający czas do wyjścia przybysza z harnasiem z kostki jest zazwyczaj połączony z kolejnym to obrzydliwym czynnikiem, czyli z ciągle zmieniającym się tytułem transmisji. Najbardziej popularną rzeczą również w naszym kraju był zabieg polegający na tym, że twórcy ustawiali tytuł live'a pokroju kostka wybuchnie o godzinie 21:00. Stoper był zgrany z tytułem, no jak się już domyślacie, jeżeli nic się nie stało o 21:00, no to tytuł automatycznie zamieniał się na kostka wybuchnie o godzinie 21:05. Później również się nic nie działo i niektórzy lecieli tak do końca streama co 5 minut, zmieniając tytuł na wcześniej przedstawiony przeze mnie wzór, jednakże to nie koniec atrakcji. Gołym okiem widać, że takie działanie przynosi korzyści, ponieważ niektóre kanały zbijają na tym po kilkaset tysięcy wyświetleń dziennie. Staje się to zapewne uzależniające, no i u niektórych ciągnęło się to tak przez kilka bitych miesięcy. Do dziś jeszcze pamiętam, jak była kostka na mapie i co się wchodziło na polskiego tuba, to były odpalone dwa charakterystyczne live'y właśnie na podstawie wcześniej wspomnianego przeze mnie schematu. Wiem, jak widza wprowadzanie w błąd w taki sposób może denerwować, a więc mam nadzieję, że YouTube'owskie prawo wejdzie w życie jak najszybciej. Ciekawi mnie jeszcze to, w jaki sposób będą wymierzane kary. Czy kanały będą blokowane, czy live'y oznaczone żółtym pieniążkiem, tego się jeszcze dowiemy. Miło by było, jeżeli dowiedzielibyśmy się czegoś więcej o Fortnite'owej fabule, ponieważ patcha ni widu ni słychu, pomimo tego, że posiadamy jego prawdopodobne zmiany, które swoją drogą przedstawiłem wam wczoraj. Nic się za bardzo póki co nie dzieje, ciągle te oko i pękające wszystko dookoła, jednakże to się zmieni po nowej aktualizacji, w której to zobaczymy kolejną to już część ciała tego bydlaczka. Będzie to najpewniej głowa. Z tajnych źródeł dowiedziałem się również, że najpewniej w tym sezonie otrzymamy cyberpunkowy, neonowy, modernistyczny zestaw skinów. Poprzednio, zgodnie z tematyką minionych sezonów, były to mroźne i ogniste legendy, a więc teraz pora na takie futurystyczne. Zobaczymy, co tam twórcy na nas planują, a planują wiele, a na przykład zmiany w arenie, ponieważ zapowiedzieli, że już niedługo dodadzą oddziały i trio, co na pewno jest bardzo fajne dla większości z was. Dodatkowo twórcy zapowiedzieli, że konsolowcy, jak i mobilniaki będą mieli najprawdopodobniej swoje oddzielne areny, ażeby oczywiście było im łatwiej, ponieważ nie ukrywajmy, ale granie na takiego pecetowca, który ma sobie tutaj myszkę, klawiaturę i inne takie sprzęty, jest na pewno uporczywe, a przynajmniej dla graczy z platform mobilnych. Pamiętajcie o sobie, łapce w górę, no i oczywiście kodzie jajuty w sklepie, jeżeli odcinek się wam spodobał. Ja bardzo dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędzicie tą środę. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!